Edyta Szewczyk, witam państwa bardzo serdecznie w słoneczne, wtorkowe popołudnie. A dzisiaj w audycji Goście Dnia, goszczę doktora Roberta Gajdę, dyrektora Centrum Medycznego Gajdamet. Witam bardzo serdecznie. Witam panią redaktor, witam państwa. Spotykamy się tutaj z tego powodu, że w piątek, 6 marca, Radni Powiatu Półtuskiego jednogłośnie podjęli uchwałę o współpracy pułtuskiego Szpitala z Centrum Medycznym Gajdamet. Był to efekt wielomiesięcznych rozmów i negocjacji. Wiem, że prowadzeniem Pułtuskiego Szpitala były zainteresowane oprócz Gajda Medu, trzy inne podmioty. Jak pan sądzi, dlaczego powiat wybrał właśnie was? Wydaje mi się, że zasadnicze znaczenie było takie, że jestem jednostką, która jest jednostką lokalną. Ja jestem na tym rynku, pracuję już, mieszkam w Pułtusku lat 24, a Gajda Med funkcjonuje na rynku płótuskim niewiele krócej. Ja wcześniej, wcześniej to, się, to była indywidualna praktyka, później przekształciło się w ale w sumie jestem 25 lat na rynku płótuskim i, i zarówno mieszkańcy, i pacjenci, jak i władze znają mnie, wiedzą, że jestem osobą, która dość uparcie dąży do celu i ten cel realizuje. Czyli już na starcie pan miał większy kredyt zaufania niż pozostałe jednostki. Pewnie coś w tym było. Pewnie coś w tym było. Mhm. Półtrus też ma nie najlepsze doświadczenia z spadochroniarzami, z osobami, które gdzieś tam pojawiają się skądś wygrywają jakiś konkurs, dają jakąś ofertę, ale później jest problem, żeby te obietnice, które były składane w takich ofertach, były zrealizowane. O ile w przypadku jakiejś nieruchomości to jest zagrożenie tylko dla wyglądu miasta, dla infrastruktury tego miasta, o tyle w przypadku. Służby zdrowia to jest bardzo ryzykowne posunięcie, żeby przekazać taki szpital w, w ręce firmy, która gdzieś się skądś pojawiła, dała jakąś wspaniałą ofertę, trudną do sprawdzenia, albo od razu wiadomo, że ta oferta nie jest rzetelna. Myślę, myślę, myślę generalnie, że i komisję, i starostwo. E, przeżywały duży stres podczas e, tego całego procesu wyłaniania e, najlepszej oferty, co też, e, co też udzielało się wszystkim i też skutkowało e, takimi trudnościami w wynegocjowaniu e, jakichś sensownych, w moim przekonaniu najlepszych e, warunków na podpisanie tej, tej umowy. No właśnie, rozumiem, że na mocy tej... Podjętej w piątek uchwały zostanie podpisane porozumienie, które będzie określało zasady e, współpracy. Jakie zapisy będzie zawierało to porozumienie, na jak długo zostanie e, zawarte? No tak jak każde porozumienie ono jest y, y, wynegocjowane i y, obydwie strony czegoś tam żądały, obydwie strony z czegoś tam musiały y, ustąpić i y, najczęściej w takich porozumieniach obydwie strony są niezadowolone. Nie, że są zadowolone. To są niezadowolone. To jest zadowolone. efekt jakiegoś kompromisu. Tak, prawda? to jest zawsze efekt kompromisu. Ja y, ob, y, ob, y, warunkowałem przejęcie długim okresem, ale też bardzo istotnym czynnikiem są, są czynniki finansowe. Do tych czynników finansowych no, pr, pr, przede wszystkim należy czynsz. Czyli My mówimy pani... tutaj o o, o, o czynszu wpłacanym za, za dzierżawę. W przypadku takiej, w przypadku takiej działalności, jakoby jest prowadzenie szpitala, w szczególności szpitala płotowskiego, który ma bardzo mały kontrakt i kompletnie jest niezbilansowany na obecną chwilę, to, to wiemy doskonale. Rzeczą niezmiernie ważną jest, żeby od razu na początku nie strzelić sobie, sobie samobója. Więc takie czynniki, które jak gdyby z góry spowodują, że patrzenie w przyszłość no, rodzi się czarno, Musi spowodować obawy i mm, tak, panie ten doktorze, proces negocjacyjny, właśnie. Metodą wcześniejszą na uzdrowienie sytuacji w półtuskim szpitalu miało być przekształcenie go w spółkę prawa handlowego. I od momentu przekształcenia w spółkę prawa handlowego, z tego co dobrze pamiętam, szpital wygenerował dług 4,5 miliona złotych. Więc y, jakie przesłanki wskazują na to, że teraz. Tych długów nie będzie. No, rozumiem, że pan będzie pracował do końca bieżącego roku na starym, wynegocjowanym z kontrakcie, bo możliwości renegocjacji w tej chwili nie ma. Trochę, trochę kończąc pani poprzednie pytanie mm -hmm. i kontynuując odpowiedź do następnego. Koszty. Koszty. To jest rzecz niezmiernie ważna, które zaczynają się od, od czynszu. Jeśli, jeśli komuś się wydaje, że na szpitalu może coś tam jeszcze zarobić za taki podatek, za inny podatek. No to się myli. W przypadku półtuskiego szpitalu to jest kompletnie niemożliwe. To jest pierwsza sprawa. Co do kontraktu. Kontrakt, Negocjowanie kontraktu nie wchodzi w rachubę. To takie opowieści z księżyca, że przyjdzie nowy szef, wynegocjuje, pojedzie do Warszawy, coś tam załatwi. No to bzdura. Jest nic takiego nie załatwi. Trzeba się bezwzględnie zmieścić w tym, co jest. Można zarabiać pieniądze w dzisiejszych czasach. Wyłącznie na rzeczach, za które fundusz musi zapłacić. Musi zapłacić na pewno za porody, za pewne świadczenie ratujące życie, ale już za oddział. Czyli szpitalny oddział ratunkowy na pewno na musi Na przykład, tak, ale, ale, ale już za oddział wewnętrzny wcale niekoniecznie. Więc trzeba, trzeba naprawdę z potężną rozwagą prowadzić, bilansować szpital. Co do zatrudnienia, ja w tej chwili nie wiem, jakie zatrudnienie jest w Półtusku. Wiem, że, wiem, że jest w szpitalu Półtuskim, jeśli chodzi na, o poszczególne oddziały, bo do tej pory ja, ja trochę wziąłem to tak, jak kota w worku, można powiedzieć. Mhm. Wiem, że jest 220 osób zatrudnionych o umowę o pracę. Wiem, że jest ponad 100 osób na inne, na inne umowy. Ale czy to jest ta ilość, która powinna być? Czy to jest ilość zbyt mała? Czy to jest ilość zbyt duża? Tego nie wiem. Tam dopiero będzie rekonesans tak, ja, jaką Tak, jako prokurent wchodzę za tydzień i będę się z tym wszystkim zapoznawał. Ja wiem jedno. I to, jest, i, to, i, to, I to jest najważniejsze. Szpital jest przede wszystkim miejscem, w którym ludzie mają być leczeni. Po to jest stworzony szpital. Szpital nie jest zatrudniakiem. Szpital nie jest miejscem, gdzie ludzie znajdą miejsce pracy, gdzie lekarze robią kariery finansowe i naukowe. W pierwszej też, też, ale w pierwszej kolejności, szpital jest miejscem, w którym udziela się usług medycznych. I na te usługi medyczne, tych pieniędzy musi starczyć. I wszystkie inne rzeczy schodzą na drugi, trzeci, czwarty, piąty i inny plan. Wspomniał Pan, że to porozumienie, ta współpraca z Półtuskim Szpitalem to efekt wielomiesięcznych negocjacji. Panu zależało na długim okresie dzierżawy. Podejrzewam, że powiatowi zależało najbardziej na tym, żeby nie likwidować oddziałów. Powiedzmy kilka szczegółów z tego porozumienia. Długi okres dzierżawy to znaczy. To jest, 20, na, ile? To jest na, na 25 lat do 2040 roku. Oczywiście, że nie, nie zamierzam likwidować żadnych oddziałów i. Mm, i nie po to brałem też, nie po to startowałem w, tym, w, tym postęp, w tych postępowaniach, żeby teraz coś zamykać. Na nie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, działał, co od, bo, ja, bo wiem ja że pani powstać... spróbowała się sformułować. Bo to jest, to jest dalej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. No właśnie, 60%, wiem, że ma, ma powstać tak, nowa 60%, spółka. 60%, tak, powstaje nowa spółka. W tej, w tej nowej spółce 60%, 60 udziałów ma szpital. 40% udziałów mam ja, czyli mam, czyli mam mniej tych udziałów. Nie czyli ma pan szpie... pakietu większościowego. No ale to, to się tylko, tak, tylko tak to. W, 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 to nie tak do końca, ponieważ moje głosy liczą się podwójnie. Więc tak naprawdę mam prawo decydowania o wszystkim. A ta pierwsza rozmowa, która się odbyła w starostwie, to była bardzo krótka, bardzo męska rozmowa i my, my żeśmy w tej rozmowie już z poprzednim starostą ustalili, a kolejny starosta jak gdyby poszedł podobną linią, przyjęli zasadę taką, że całkowity zysk dla mnie i całkowita strata też dla mnie. I teraz to ja mam sobie radzić z tym, co, jak spowodować, jak prowadzić ten szpital, żeby ten szpital no, nie utopił całe, całej grupy Gajdamet, bo, bo nie ukrywam, że gdyby nie to, że, że grupa Gajdamet, czyli... Te 20 ileś przychodni, w tym różne spółki, apteka i przede wszystkim potężna sieć przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest, jest z dużą ilością pacjentów, bo przecież ponad 50 tysięcy. Gdyby nie to, że jest potężne zaplecze i finansowe, i, i ludzkie, zwykłe, zwykła grupa ludzi, którzy są w stanie pracować na różnych stanowiskach, to nigdy bym nie złożył oferty na ten szpital. Mhm. A co z tym zadłużeniem, które teraz ma pułtuski szpital w tej chwili? Ja, ja spłacam określoną sumę. Cała grupa przekaże sumę, grupa Gajdamet w płacie 3 miliony złotych na pokrycie bieżących, bieżących zobowiązań, zobowiązań mhm. i to jest wszystko. I ile szpital ma zobowiązań innych, to mnie nie obchodzi. Od, od momentu, kiedy przejdzie sesja umów na nową spółkę, każda złotówka, która jest, będzie stanowiła zadłużenie, będzie, będzie moim problemem i będę, będę zobowiązany do spłacenia. Mm -hmm. Powiedział Pan, że nie zamierza Pan likwidować żadnych oddziałów przez 25 lat funkcjonowania nowej spółki, czy w najbliższej przyszłości? <laughs> Pani redaktor. Mnie się marzy, żeby ten szpital w przyszłości był szpitalem większym, żeby te kontrakty były większe, żeby stworzyć nowe oddziały. Na pewno taki jest plan. Natomiast nie chciałbym dzisiaj w, w, w sytuacji, kiedy to wszystko się zaczyna, no snuć jakichś takich marzeń, które no, w tych realiach, jakie są, w tym finansowaniu, jakie daje Narodowy Fundusz, to są, to są takie... Pobożne życzenia i no mało, mało realne. Mam swoje plany. Wiem, co chcę zrobić w pierwszej kolejności. Właśnie, wiem, gdzie będę szukał. widzi możliwość też jednak zarobienia dla siebie, bo przecież pan też jest spółką, prawda? Prawa handlowego i też tutaj wynik ekonomiczny musi być dodatni. Na pewno zbilansowanie tej jednostki to jest sprawa pierwsza i, i zasadnicza. Zbilansowanie w tym stanie, jakim jest i to hmm. jak najszybsze, to jest, to jest priorytet. Oczywiście nie jest wcale tak, że to się musi zbilansować. To się może, to może być na jakimś minusie, no ale to nie może być na minusie 300 tysięcy miesięcznie, czy 200 tysięcy miesięcznie. Bo to tak może... jest w tej chwili. Prawdopodobnie, mniej więcej. Jeśli to będzie 50 tysięcy na minusie, no to dla grupy Gajdamet te 50 tysięcy to jest no do przeżycia. To nawet specjalnie pewnie tam za mocno nie, nie, nie zauważymy, ale jeśli to będzie większa ilość. No to też w pewnym momencie ludzie, którzy pracują przecież tych ty, ty ludzi jest kilkaset gdzieś pracujących w, w grupie którzy z tego tytułu mają też nie najwyższe pensje, no też powiedzą chola, hola, no ale ile możemy pompować pieniądze w szpitala? Trze, trzeba tam się przyłożyć i ten szpital zbilansować jak najszybciej. Mhm. Na pewno, na pewno. Kierunki takie szybkie kierunki patrzenia to są nie kierunki w jakąś medycynę typu nie wiem, przeszczepy serca albo yy, yy, jakaś chirurgia yy, wysoko specjalistyczna, tylko raczej yy, w usługi. Może próba stworzenia oddziału geriatrycznego, może próba stworzenia oddziału zakładu opieki leczniczej. To jest ogromna luka, jeśli chodzi o geriatrię, tak, prawda? Tak, tak. Jedna trzecia obiektu w Pułtusku, czyli ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych, jest nieużytkowana w tej chwili. Czy ma pan jakieś pomysły, jakieś plany na zagospodarowanie tych przestrzeni? Pani właśnie redaktor, może... Pa, pa, pani właśnie redaktor. Redaktor. <laughs> ten szpital jest tak śmiesznie skonstruowany, tak wyszedł ten szpital. On tak wyszedł ten szpital, że dziś, gdybym chciał stworzyć oddział geriatryczny, to nie bardzo gdzie go, gdzie go zmieścić. Mimo żadnym z tych skrzydeł? Jest tam, jest tam parę łóżek dosłownie zapasowych. Nie no, skrzydeł, W każdym skrzydł ze skrzydeł, tylko ile trzeba pompować milionów, żeby, żeby to zakończyć, bo szpital nie jest skończony. Szpital pierwotnie był planowany na 400 łóżek, Tam później kolejne plany one go zmniejszały. Ostatecznie dzisiaj ma 172 łóżka i tyle chodzi, ale w zapasie jest tam ze 30 łóżek. To nie jest tak, że tam jest takie, że tam są yy, pełne korytarze, pięknie wyposażonych sal i, i świecą pustką. No nie, tak nie jest. Tam jest tylko 30 parę łóżek, które można zagospodarować jako łóżka do stworzenia oddziału. I to wszystko. Więc na Pani pytanie, co z tymi 7 tysiącami, to powiem Ci, nie wiem, co z tymi 7 tysiącami. Na, na, na dzień dzisiejszy martwię się tym, żeby po wejściu zmniejszyć maksymalnie, a byłoby idealnie, zmniejszyć do zera deficyt, który powstaje z miesiąca na miesiąc. Mm -hmm. No, ale to z tym prawdopodobnie będą się wiązały zwolnienia. Pan powiedział, że pan nie wie, czy w nie tej wiem, chwili jest wzrost zatrudnienia. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Być może są źle pozawierane umowy. Może są umowy, które są kompletnie które. które wie pani, doświadczenie pokazuje, że, że umowę z tym samym świadczeniem dawcą na jakieś tam usługi można zawrzeć za jedną trzecią ceny pierwotnej. No, być może trzeba to znaczy z całą pewnością trzeba będzie przeanalizować każdą poszczególną umowę. No, rozumiem. Panie redaktor, ja powiedziałabym taką jedną rzecz na początku, czyli w środku, i ja ją powtórzę jeszcze raz. Leczenie to priorytet. Tak jest, tak jest. I nikomu, nikomu, żadnym władzom miasta, starostwa, żadnym pracownikom, nikomu nie może się wydawać, że ten szpital jest w innym celu jak udzielaniu usług medycznych. Nie robieniu biznesu jakimś tam grupom, jakimś tam instytucjom. Nie, ten szpital ma leczyć ludzi i to jest przez, dla mnie spotkanie z panią to takie, takie przesłanie chciałbym skierować pewnie do wielu ludzi, którzy w Półtusku nas słuchają. To jest najważniejsze. Panie doktorze, czy pan był w Półtuskim szpitalu? Byłem. Ostatni mi czas. No ja w ogóle byłem, byłem, bardzo niewiele razy w szpitalu Półtuskim, bo kiedyś mną straszono, było ta, bo przez wiele lat było tak, bierzcie się, bierzcie do roboty, bo przyjdzie gajda. <słuch> Później, no później. i nastał ten dzień. I teraz później, się bójcie. Później, no nie, no nie bójcie się, później to straszenie przestało działać. Ludzie, ludzie w, pracujący w szpitalu pracownicy byli coraz bardziej sfrustrowani sytuacją, jaka tam była. Oni doskonale, doskonale zdawali sobie sprawę, że tak dalej być nie może, że to, że to idzie jednak w przepaść. Oni, oni, przecież, oni przecież widzą, no, że gdzieś tam te, te rządy jakoś nie, nie, nie najlepiej wychodzą. I nie ukrywam, że w ostatnim okresie miałem bardzo dużo wsparcia właśnie od pracowników, od, od osób, które pracują w szpitalu i którzy, którzy zachęcali mnie do tego, żebym te, te działania podejmował. Więc też nie, chcia, nie, nie chciałbym, bo pani gdzieś tam próbuje to. to nie, ja próbuję ee, po prostu no, dociec, tak, dlaczego panu miałoby się udać podczas gdy innym się nie udało, innym się nie udało bo wiadomo, że szpital jest za duży okay. ze zbyt małym kontraktem. Na pewno, na pewno. Pytała Pani o te głosy. Ja mam tych głosów tam dwa razy więcej od, od strony drugiej. Będę dyspotycznie zażądał. Nie będę słuchał nikogo. Nie będzie tak, że ktoś, mnie, ktoś będzie próbował wymusić na mnie, żeby podpisać taką umowę. W ogóle myślę, że i tak by nie było, ale jak gdyby z góry, z góry mówię. Na pewno nie będzie tak, że ktoś jest z rodziną i trzeba go zatrudnić, albo ktoś jest z rodziną i, trzeba go, i nie wolno go zwolnić. To będzie wszystko ustawione na pacjenta. I, I uda mi się. Proszę mi wierzyć, że mi się uda. Życzę panu zapału, pomysłu, <coughs> no i żeby panu też pieniędzy wystarczyło. <głos> <głos> Dziękuję. Pomówmy teraz o grupie, którą pan stworzył praktycznie od zera, tak? Bo zaczynał pan jako prywatna praktyka, własna, prawda? Tak, tak zaczynałem. I tak to dalej wygląda, prawda? Bo ta praktyka, ona się, ona się rozrosła później, yy, w którymś momencie przeszła z, indywi z indywidualnej praktyki na niepubliczny zakłas, yy, zakład opieki zdrowotnej Centrum Medycznego Gaidamet W Półtusku pierwszy, tak, pierwszy punkt. Mhm. Tak, i to w Półtusku powstał w 98, w 99 rok zaczęliśmy działać. A teraz to wygląda już zupełnie inaczej, bo jest ponad 20 filii, tak jak już żeśmy mówili, ponad 50 tysięcy pacjentów, pewnie bliżej 60 tysięcy. Wiele, wiele różnych jednostek, które bardzo często mają no, zupełnie inne nazwy. Sanmed, Sanmedica i, i gdzieś tam medwite Konstancin. Nazwy, które są nazwami własnymi spółek i znajdują się w różnych miejscach, bo działamy w tej chwili na, na terenie dwóch województw. Województwa podlaskiego i województwa mazowieckiego. mazowieckiego. Tak, także to jest już bardzo duża sieć przychodni. Co jest waszym atutem? Co jest waszą siłą? Na pewno powielamy, staramy się powielać w filiach sposób pracy, jaki jest w Gajdamedzie. Czyli maksymalne wykorzystanie pracowników, maksymalne zaangażowanie tych pracowników i takie przesłanie, że, że albo dbamy o pacjentów, albo oni od nas odejdą. I to staramy się też przekazywać filiom, i, i myślę, że to jest. Tym głównym, główną siłą, która powoduje, że tych pacjentów mamy coraz więcej, a mamy ich coraz więcej. Ja z rozmowy z Panem wnioskuję, że Pan dość twardą ręką zarządza całą tą grupą. Zatrudnia Pan w tej chwili ponad 200 osób, w tych tak. 80 lekarzy. No, ho, Rozumiem, tak. że wszyscy są zadowoleni. Wie Pani, no nie wiem, no trzeba byłoby każdego. <laughs> nie, 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 chyba nie, <laughs> chyba na pewno tak nie, że oni są wszyscy zadowoleni moi pracownicy, ale u nas nie ma dzwoni, wie Pani? Bardzo mało osób odchodzi od nas. Strasznie mało. To są sporadyczne przypadki, naprawdę, ludzi odchodzących. I to najczęściej, kiedyś ktoś tam zrobi specjalizację, odejdzie. Ale czy są zadowoleni? Nie wiem. No, na pewno ciężko pracują. Na pewno ciężko pracują, z całą pewnością. Ale też nie zdarzyło się, żeby było jednodniowe poślizgnięcie się z wypłatą. Może nie są to najwyższe wypłaty, ale, ale na pewno zawsze terminowe. Powiedzmy jeszcze kilka słów o grupie Gajda Med, bo to nie tylko placówki medyczne, placówki opieki zdrowotnej. Nie, to tam jest, fundacja. Tak, jest fundacja, jest zdrowy styl życia, jest klub rekreacyjny, zdrowy styl życia. Pani, ja, to jest i fundacja, i klub, to jest, to jest efekt pasji mojego życia, jaką e, był i jest sport. Ja, ja, wystarcza ja przy... panu czasu jeszcze na realizowanie jakichś pasji? <laughs> wystarcza, wystarcza. Ja dość dużo pracuję. Pracuję często bardzo długo w nocy, do czwartej bardzo często nad ranem siedzę i coś tam jeszcze dubię. Ale tak, tak, ja właściwie zaczynam dzień o treningu. Do dziś, ale te, ten, ten klub rekreacyjno-sportowy ta fundacja to są rzeczy, które powstały no, w wyniku tej mojej pasji, ale też no, służą konkretnym celom. E, fundacja zajmuje się między innymi sponsorowaniem też badań naukowych, a badania naukowe to też są, te, też są rzeczy, które prowadzimy. Gdzieś tam w tych swoich specjalizacjach w swoim życiu ja zrobiłem takie specjalizacje jak kardiologia, medycyna sportowa, też zgodne z, no, z tą moją pasją i zajmujemy się też naukowo, e, troszeczkę pewnymi rzeczami związanymi. Akurat właśnie y, z problemami y, z zakresu kardiologii sportowej. Aha, tak, uh -huh. konkretnie sportowców, a już tak w szczególności y, biegaczy długodystansowych. No właśnie, jak Pan zaczął o tym mówić, to od razu mi się przypomniał przypadek y, y, maratonu warszawskiego, gdzie, tak. gdzie młody człowiek przecież wytrenowany umarł na zawał, prawda? No, nazwę tam umarł, to nie bardzo wiemy. No, no, no jakaś niewydolność e, oddechowo krążenia. No tak, więc... ale z, z człowiek umiera z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej z reguły, o ile, o ile go nie potrąci samochód, albo nie jest to jeszcze jakaś inna, rzadsza przyczyna. To rozumiem, e, że ale... te badania, które prowadzicie, to mają zapobiec takim sytuacjom. E, tak, w pewnym sensie tak, mają zapobiec takim sytuacjom, mają e, też wyeliminować ludzi, którzy są pod, są narażeni na niebezpieczeństwa związane z uprawianiem sportu. Tych ludzi jest niewielu, ale jednak jest taka, jest taka grupa. Grupa Gajdamet to również sieć aptek. Nie, to nie jest sieć, to jest tylko raptem jedna apteka. Jedna apteka. Jedna, jedna apteka. Kiedyś mi się wydawało, że apteka to złoty biznes. Teraz, odkąd ta apteka jest nasza, to wiem, że ona takim złotym biznesem nie jest. Ona no, są pewnością nie to, sobie się kiedyś wydawało, ale funkcjonuje rzeczywiście. Ja jeszcze wrócę do tego klubu sportowego, do tej fundacji, to rozumiem, z Pana spełnione marzenie. Tak. Czy ma Pan jeszcze jakieś marzenia? Czy ja takie, mam jakieś marzenia? Takie duże do spełnienia. Wie pani, na pewno wyzwaniem jest ten szpital. To jest rzecz, która jest dla mnie taką rzeczą, która bardzo pozytywnie mi nakręca. Ja, patrząc w przyszłość, nie widzę emerytury. Nie ma czegoś takiego. Na pewno tak dziś patrzę na to. Mam 52 lata i. I moją pasją jest też przyjmowanie pacjentów. Właściwie wie pani co, ja, ja wszystko co robię w życiu, to ja, to ja to lubię robić. Bardzo lubię pracę z pacjentem, bardzo lubię prowadzenie firmy, zarządzanie tą firmą. Yy, uwielbiam się też uczyć i pracować naukowo. I właściwie tak, yy, no nie widzę końca. Nie widzę końca, więc na no, pytanie, co bym chciał jeszcze zrobić, ja bym chciał przede wszystkim to kontynuować. No, teraz się przygotowuję do maratonu, do półmaratonu. Do dziś zresztą jestem rekordistą Polski w maratonie medyków od 28 lat już. I nie są jakieś szczególne marzenia jakieś, że jeszcze coś, ale, ale robić to, co robię. No to w takim razie życzę panu, żeby jak najdłużej cieszył się pan dobrym zdrowiem i mógł robić to wszystko, co pan robi i spełniać swoje marzenia. No i wracając do naszego głównego dzisiejszego tematu, życzę panu, żeby pan Półtuski Szpital wyprowadził... Na prostą, bo tam sytuacja naprawdę jest chora od dłuższego czasu. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja przypomnę, że moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji goście dnia był dr Robert Gajda, dyrektor Centrum Medycznego Gajda Med. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30. Natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam państwa jak zwykle o 13.10 już jutro. Do usłyszenia, Edyta Szewczyk.